chwała Bogu. Bardzo się cieszę, że mogę dzisiaj tutaj być z wami. Chciałabym pierwsze przeczytać z Psalmu 17 kilka wersetów. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich, by nie zachwiały się nogi moje. Wzywam Cię, bo wysłuchujesz mnie, Boże. Nakłoń ku mnie ucha swego, wysłuchaj słowa mojego. Okaż cudowną łaskę swoją, Zbawco tych, którzy szukają schronienia. Jest to słowo, które dostałam od Pana w takim trudnym okresie, w którym się znaleźliśmy ja i moje dzieci. Jak wszyscy wiecie, mieliśmy poważny wypadek samochodowy jadąc na urlop. I po prostu Pan przemówił przez to słowo, szczególnie ten pierwszy werset. Umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich. Ja idę za Panem. I Pan wzmacnia moje kroki. Może przechodzę przez jakieś tam ciężkie chwile, przez jakieś trudne doświadczenie, ale Pan Jezus pomógł mi, że nie zastanawiałam się, dlaczego nas to spotkało, dlaczego mnie to spotkało, ale wiem, że po prostu On przez to wszystko nas przeprowadził i w cudowny sposób pomagał każdego dnia. Ja może krótko powiem, jak to zdarzenie wyglądało. Jechałam do moich rodziców, do Bieszczad, do Sanoka i przed Jasłem po prostu jechał sprzeciwka bardzo szybko taki młody chłopak takim samochodem dostawczym i przed nim samochód zahamował, bo chciał skręcić i on widział, że już nie dohamuje i wykonał taki manewr na przeciwległy pas i po prostu zderzyliśmy się. Nawet nie miałam możliwości nacisnąć na hamulec, więc zderzenie było bardzo mocne. Z tamtego samochodu wyleciał silnik na zewnątrz. Mój samochód całkowicie uległ zniszczeniu. Wszystkie służby, które później znalazły się na miejscu wypadku, policja, straż, po prostu wszyscy byli w szoku, że ja żyję, bo nawet moje siedzenie, wszystkie elementy metalowe tego siedzenia były pozginane. Więc to, że nie mam złamanego kręgosłupa, że po prostu to jest wielki Boży cud. I każdy, który oglądał ten samochód, to po prostu to stwierdził. Nawet była taka sytuacja, że ten samochód został odholowany do takiego wierzącego brata, mechanika w Krośnie i tam akurat przyjechał ze swoim samochodem pastor z Krosna i zwrócił na niego uwagę i mówił, że no chyba z tego samochodu to żywi ludzie nie są. No i wtedy ten mechanik mówi, wiesz, że to jest córka pastora Tadeusza i po prostu on też dzwonił do nas i wiele ludzi się za nas modliło. Wiem, że wy, drodzy bracia, siostry, za co chciałam każdemu szczególnie podziękować. Modlili się, bo myśmy tam w ogóle jechali na taką konferencję chrześcijańską w Puławach. Cała ta konferencja się modliła, bo później się okazało, że wiele ludzi stało w potężnym korku, bo ponad 4 godziny była droga zablokowana. I wiele ludzi właśnie już tam zmierzało na tę konferencję chrześcijańską. I chciałam właśnie każdemu podziękować za wsparcie, za SMS-y, które otrzymywałam, za słowa takiego otuchy, nadziei, ale przede wszystkim chciałam podziękować Panu Jezusowi za łaskę, jaką nam okazał, bo wiem, że od 16 lipca darował nam jakby drugą szansę i chcemy po prostu podążać za Nim i chcę, żeby po prostu Pan Jezus umacniał nasze kroki. I nawet od pierwszych chwil tego wypadku, wiecie, ja byłam cały czas przytomna, tylko miałam duże problemy z oddychaniem. Natomiast no, moja córka była uwięziona w samochodzie i nie dałam rady jej wyciągnąć. Ja widziałam, że zaczyna dymić samochód. Ja też mam w samochodzie instalację gazową, więc bałam się, żeby to nie wybuchło. I wiecie, to jest droga przelotowa i pomimo, że zaraz był duży korek, to ludzie jednak boją się udzielać pomocy i wszyscy kamerują, filmują. Natomiast znalazł się tam jeden człowiek, kierowca tira, któremu nawet nie miałam jak podziękować, który po prostu nam od samego początku pomógł. On wyciągnął moje dzieci z samochodu, on nas odciągnął od wraku tego auta i on wezwał pomoc.
On widział, że po prostu ja chciałam, żeby pierwsze moje dzieci trafiły do szpitala, natomiast ja mu nie mogłam powiedzieć, bo właśnie miałam trudności z oddychaniem. On to widział. On był taki, że nawet jak ja już byłam w karetce, przyleciał do mnie i powiedział: niech się pani nie martwi, ja będę tutaj do końca, ja będę czekać na pani rodziców, aż tutaj przyjadą. Ja będę cały czas rozmawiał z dziećmi, niech pani się tylko nie martwi. I tak widziałam, że Pan Bóg i na tamtym miejscu postawił człowieka, który po prostu nam w niesamowity sposób pomógł. I pierwszy tydzień może był naprawdę trudny, bo kiedy zobaczyłam się na drugi dzień w lustrze, to do połowy moje ciało było aż czarne, tak zbite, i po prostu każdy ruch, nawet skręcenie głowy, to był niesamowity ból. I słyszałam też w nocy, jak po prostu moje dzieci jęczą z bólu i tak po prostu wołam do Pana: Boże, pomóż mi stanąć, bo najgorzej było wstać, żeby mogłam im czy podać coś czy do picia, czy pomóc się trochę podnieść na poduszkach. Ale Bóg od samego początku taki niesamowity pokój w serce wlawał i przeprowadził nas, ale ja wiem, że to jest właśnie, że są momenty, kiedy my nawet nie mamy czasem siły się już nawet modlić, bo może ból jest tak wielki, ale wtedy właśnie jak ważny jest zbór, który wspiera, który się modli w tym czasie za nami, który nam i te modlitwy po prostu każdego dnia przenosiły nas i każdy dzień po prostu był coraz lepszy, coraz mniej bólu odczuwaliśmy. Był to też taki, powiem, niesamowity czas, bo nawet kiedyś moja córka pomodliła się i mówiła: Panie Boże, dziękuję Ci za ten wypadek, bo on zbliżył mnie do Ciebie. I był to też taki czas, kiedy ja mogłam mieć dobry czas z moimi dziećmi, bo jak wiecie, prowadzimy pogotowie rodzinne i ja jestem tak zaabsorbowana tymi maluchami i moje dzieci już są duże i jakoś tak może mało czasu im poświęcam, a to był taki czas nam darowany, kiedy wspólnie mogliśmy, szczególnie z córką, która była tam w gorszym stanie niż Alan, spędzać razem na słuchaniu Słowa Bożego, nasłuchaliśmy sobie wspólnie kazań, modliliśmy się, także to nie był stracony czas, był to czas darowany nam przez Pana. Może nie rozumiemy czasami, dlaczego przez to wszystko musieliśmy przejść, ale tak jak tu w tym wersecie mówi: umocnij kroki moje na ścieżkach Twoich. Pan je umacniał każdego dnia. Każdego dnia mogłam odczuwać Bożą moc, Boże działanie, Boże wsparcie i dziękuję Mu, bo dla mnie stała się wielka łaska, jak również dla moich dzieci, że mogę tutaj dzisiaj stać i z Wami się dzielić tym. Niech będzie pochwalone imię Pana. Amen.